Witam serdecznie. Mam tutaj najnowsze lipcowe pudełko od Biglossy, i zaraz sobie sprawdzimy, jak kosmetyki wyglądają składowo. Edycja nazywa się Summer Party. Pudełko pachnie trawą cytrynową, a to za sprawą tego kosmetyku. Jest to krem ochronny o przyjemnym cytrusowym zapachu. Skutecznie pielęgnuje skórę przed i po ukąszeniach owadów. Zawiera naturalne olejki dla dorosłych i dzieci powyżej pierwszego roku życia. Firma Moskiterum, jeżeli o skład chodzi, znalazł się tu polimer syntetyczny akrylowy. Reszta jest w porządku i myślę, że do użytku takiego punktowego, faktycznie na jakieś tam ugryzienia, to ten kosmetyk jest w porządku. A jest wart 16 zł za 100 ml i mamy tutaj produkt pełnowymiarowy. Kolejna rzecz z tego pudełka to taka próbka. Jakiegoś kremu brązującego. Yy, całe szczęście, że to jest próbka, bo ja takich rzeczy za bardzo nie używam. Możemy sobie sprawdzić, co tam jest w tym składzie. Ten skład to praktycznie same silikony, a więc no myślę, że nie warto się tak oblepiać. Za pełnowymiarowy brązer w płynie dalibyśmy 27 zł za 30 ml. Kolejna rzecz to mgiełka zapachowa od firmy Nu. Jest silnie perfumowana. Dostałam taki kwiatowy zapach. Jest całkiem w porządku. Jedynie to, że zawiera alkohol denaturyzowany, więc no nie polecałabym się psikać prosto na skórę, tylko na ubrania. A ogólnie produkt wydaje mi się super. Jest tutaj. Taj. ile mililitrów? 200 mililitrów w cenie 25 zł można jeszcze było dostać drugą wersję, Velvet Blossom ja chyba w sumie cieszę się, że dostałam tą kolejna rzecz z tego pudełka to krem do rąk nawilżający od Soraya Plantę w 99% naturalny ja to w składzie niczego złego się nie doszukałam Także polecam 75 ml w cenie 15 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka: kojarzę ją już z pudełka Pure Beauty. Jest to prasowany czy wypiekany puder taki w kamieniu. Nude Look od Golden Rose. Totalnie nie dla mnie, bo ja wybieram pudry takie sypkie, transparentne, naturalne. A to jest całkowite zaprzeczenie moich preferencji. Już na pierwszym miejscu mamy tutaj talk, potem mamy same jakieś takie syntetyki, izoparafina, co tutaj jeszcze? Poliakrylamid nawet masakra. Nie nałożyłabym sobie tego na twarz. 9 gram. W cenie 29 zł i 90 groszy. Kolejna rzecz z tego pudełka i ostatnia już w sumie, to pigment firmy Pirene. Ja tu mam taki jakby złoty kolor, Noble Shield. No i to jest niby pigment do powiek, ale można też nim zdobić paznokcie. Jest on wart... Prawie 20 zł za 2 gramy. Zawiera w sobie takie drobinki rozświetlające. No i co? Wszyscy już chyba wiemy, że Biglossi podniosło swoje ceny, dołożyło koszty wysyłki. No i te pudełka są coraz mniej opłacalne. W sumie jest tu chyba 5 kosmetyków, raz, dwa, trzy, cztery. 5, tak? 5 kosmetyków, jedna próbka. No nie wiem, czy to jest. Gra warta świeczki. Ta edycja jeszcze jako taka jest dla mnie opłacalna. Ale te dwa produkty na przykład będę chciała wystawić na Winted. No nie wiem, jak to będzie dalej, ale coś, coś tam się dzieje w Big i nie tak. Nie wiem, czy tam się właściciel zmienił, czy mają jakieś problemy. Innej natury. No, wiadomo, takie też czasy są. Ale, no, jak skończy mi się pakiet, to nie wiem, czy będę chciała wykupić nowy. Może, jak te golden boxy będą miary fajne, to może na nie się przerzucę. Na razie jeszcze nie wiem. A wy co myślicie o tych pudełkach? Piszcie mi tutaj w komentarzach i do usłyszenia.